Pamiętajcie, 220 V to nie są żarty. Zaraz na początku próbowałem go postawić na tych łapkach. Warunki nasze atmosferyczne są różne. E, referencyjna sinusoida. Słusznie żeście zauważyli, że gdzieś w buszu, gdzieś pod namiotem niekoniecznie jest dostęp do energii elektrycznej. Witajcie moi kochani w naszej wakacyjnej serii, gdzie troszeczkę odbiegamy od codziennego łowienia w Morzu Bałtyckim, bo to Morska TV, czy też gdzieś na śródlądzie. Testujemy różne komponenty elektroniczne i nie tylko, które są nam przydatne podczas wędkowania, bo chociażby umilają nam czas, gdy sobie po prostu wędkujemy. Jakiś czas temu pokazywałam Wam taki oto mega duży powerbank od Extra Link, 220 V, dwa gniazda dwa gniazda, 18W takie zwykłe USB i USB typu C100W wejścia i wyjścia. I słusznie, żeście powiedzieli, że no to best, słuchaj, Michał, możesz sobie jechać gdzieś tam pod namiot, łowić te rybki, ale to ci nie starczy na długo. Sprawdziliśmy to, na ile starcza ten powerbank? On jak się ładuje, no to potrzebuje mniej więcej 1 kWh, czyli 1000 W pobiera nam przy ładowaniu, a jest w stanie oddać nam jakieś 850 W. To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo dużo. Jakby ktoś chciał, tam u góry ma link do tego całego filmu. Niech sobie zobaczy, gdzie testowaliśmy ten powerbank na różne sposoby. Nawet podłączałem piłę łańcuchową do niego. Natomiast, słuchajcie, słusznie żeście zauważyli, że gdzieś w buszu, gdzieś pod namiotem, niekoniecznie jest dostęp do energii elektrycznej, no i tutaj wystarczył tylko jeden telefon do producenta, a producent mówi no ale przecież do tego powerbanku mamy baterie słoneczne 120W, albo i 200W w takim oto pięknym etui, 120W, jest to otwierane na zamek, bardzo zresztą przemyślana konstrukcja coś takiego ala laptop, mamy coś takiego, mamy oczywiście instrukcję obsługi i mamy nasz zestaw solarny, który, jak sobie tutaj odepniemy te pasy, zobaczymy, czy to nam nie zleci. To jest ta wtyczka, która wchodzi nam do naszego powerbanka. I mamy oryginalne wtyczki. To są takie same wtyczki z łącza, które są stosowane przy instalacjach fotowoltaicznych na dachach. Więc, no już po tym widać, że jest naprawdę dobrze. To czerwone, co jest tutaj, to jest uszczelka. Więc, no, nie, nie jest źle, naprawdę jest rewelacyjnie. Chcemy sobie tak lekko to uchylić, rąbka tajemnicy. Zobaczcie, tak wygląda ten panel solarny. Teoretycznie on jest nie do rozwalenia, bo raz, że on jest silikonowany, czyli ta powierzchnia tutaj jest. no Można byłoby sobie skrobać i teoretycznie nic nie powinno być. Na pewno paluchem, jak będziemy sobie skrobać, to nic nie będzie. Dodatkowo jest odporny też na uszkodzenia, bo jak się. Tak przyjrzymy temu, to bateria solarna kończy się w tym miejscu, a tutaj mamy jeszcze 2-3 cm takiego bufora. Po co nam jest ten bufor? Jeżeli postawimy sobie ten panel solarny na przykład na jakiejś trawie i ta trawa będzie nam tu troszeczkę wchodzić, to teoretycznie się nic nie stanie. Czy jak będziemy... Gdziekolwiek stawiać tego typu panel solarny, to on musi być cały nasłoneczniony. Nie ma takiej możliwości, że gdzieś tam delikatnie tutaj nam nie wiem, pospadają jakieś liście, poleci nam jego moc na łeb, na szyję, na dół. Więc my, stawiając go gdziekolwiek, musimy uważać na to, żeby on naprawdę był ustawiony raz, że do słoneczka ładnie, a dwa, żeby na nim nic nie leżało. I tutaj też pomyśleli o tym. Mamy coś takiego, taką ala nóżkę. Z jednej strony mamy tą nóżkę, i tu o na samym końcu jest druga nóżka. I dzięki temu możemy go postawić po prostu pod e, pewnym kątem. Więc e, przetestujmy go, wychodzimy na zewnątrz. Zaraz na początku próbowałem go postawić na tych łapkach, spoko sprawa, natomiast zauważyłem, że lepsze efekty da nam jeżeli położymy go płasko na ziemi, po prostu lepszy kąt padania światła jest. Natomiast zauważcie, że zaczynają się mi zbierać tutaj jakieś śmieci na tym, co wpłynęło negatywnie na wyniki tego Ładowania powerbanka z lewej strony mam oczywiście wyświetlacz, natomiast on w rzeczywistości tak nie miga. To po prostu jest spowodowane tym nagrywaniem, tym time lapsem. Tutaj już tutaj mamy trochę lepiej. Zobaczcie, przy namiocie mam nawet zegarek wystawiony i mamy oczywiście też położone na płasko. Natomiast możemy zauważyć to, że warunki nasze atmosferyczne są różne. Czasami są jakieś chmurki, czasami jest ich więcej, czasami jest mniej. Wiadomo, no nie mamy czegoś takiego, że cały czas świeci. Słońce nam na maksa, jak już wcześniej powiedziałem, jakby słońce cały czas świeciło na maksa, to byśmy mieli mniej więcej jakieś 7 godzin i naładowany nasz powerbank też na maksa. Natomiast jeżeli mamy raz słońce, mamy raz nie, no to wygląda to w ten sposób, że nasz powerbank będzie się ładować mniej więcej od 30 do 50% w ciągu dnia. Oczywiście mówimy tutaj o naszych polskich warunkach, czyli czasami świeci słoneczko dosyć mocno, a czasami są jakieś tam chmurki. Także tak to wygląda w praktyce. No i postanowiłem jeszcze wydrukować nasze logo na drukarce 3D, żeby zobaczyć ile prądu potrzeba, żeby to logo wydrukować. Tutaj mamy podłączony miernik. No i jest to około 0,5 kW, czyli gdzieś tak około 500 W zabiera nasza drukarka, żeby wydrukować to logo. No i zrobiłem taki myk. Podłączyłem drukarkę, żeby drukowała logo, a w międzyczasie... Włączyłem oczywiście. Naszą power stację, żeby nam się ładowała. Wyglądało to następująco: dzień był beznadziejny, bardzo dużo chmur, na koniec się jeszcze rozpadało. Stacja początkowo była naładowana gdzieś tak w połowie, czyli teoretycznie miała jakieś 400 W mocy w sobie. No i to słońce, które się przebijało przez chmury, dało radę naładować stację na tyle, żeby wykrzesać z niej to pół kilowata energii, i nasze logo udało się wydrukować. Czyli reasumując, tak oto piękne logo wydrukowaliśmy za pomocą zgromadzonej energii w power stacji, no bo tam było około 50% energii, ale jak już sobie to przeliczyliśmy, to to jest jakieś 400 W. Natomiast, żeby wydrukować logo takie czy takie, kolor nie ma znaczenia, to potrzebujemy no 500, nawet trochę więcej niż 500. Więc możemy śmiało yy, zaryzykować twierdzenie, że ten pochmurny dzień, który żeśmy widzieli, te chmury, ten deszcz, co na koniec spadł, dał nam ponad 100 W, 100 W. Czyli jeżeli będziemy mieli tą power stację, będziemy mieli ten zestaw solarny i będziemy pod namiotem, odcięci od świata, to nawet w pochmurny dzień da nam tyle energii, że bez problemu na przykład naładujemy sobie smartfona, bądź też nawet laptopa. Więc myślę, że ogólnej tragedii, słuchajcie, nie ma. Zwróciliście mi jeszcze uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na to, że tanie, te chińskie power stacje mają przebieg prądu przemiennego tego 220, nie mają takiej pełnej sinusoidy, nie? ona jest taka mega pokrzywiona. Co rodzi następne komplikacje, że na przykład nie zawsze damy radę naładować smartfona, jeżeli będziemy mieli, wepniemy tam na 220 ładowarkę, no to ta ładowarka sobie nie poradzi z takim pokrzywionym prądem, nie? No i trzeba by było zobaczyć jaki prąd jest w gniazdku 220, jaki jest taki power stacji, a może nawet i jaki jest w takiej taniej przetwornicy właśnie żeby mieć to porównanie, nie? Zróbmy to. Zobaczcie jak to wygląda i tutaj uwaga, nie róbcie czegoś takiego w domu, nawet jak sobie kupicie taki oscyloskop. Uważajcie, napięcie 220 V może zabić. Tutaj mamy wtyczkę, zaraz wsadzę ją do gniazdka i zobaczymy realnie jak wygląda napięcie 220 V z gniazdka z sieci. Bardzo ładnie. Zapiszmy sobie ją, bo to jest nasza referencyjna sinusoida, czyli chcielibyśmy, żeby coś takiego uzyskać, ale może słuchajcie, na sam początek sprawdziliśmy, jak powinno to wyglądać. Spróbujemy sobie taką oto przetwornicę. Ta już troszeczkę u mnie jeździła w samochodzie, natomiast powiem szczerze, Rzadko ją wykorzystywałem dlatego, ponieważ jak podłączałem tutaj ładowanie do aparatu, jakiś zasilacz, to mi nie działał. Zaraz sobie zobaczymy, czemu nie działał. Także przepinamy się, żeby tutaj teraz mieć to 220V, a nasze 12V wykorzystamy z power stacji. O! Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ona jest taka ciężka, no 9 kg. Także Włączamy to do power stacji, w power stacji, zobaczcie, naciskamy guzik, żeby nam tutaj to 12 V się pojawiło. O, rany. dobra. I teraz tak, tutaj mamy wszystko podłączone. Wystarczy tutaj przełączyć i powinno nam się pojawić napięcie na naszym oscyloskopie. Spróbujmy. Zobaczcie, przełączam. Uhuhu, ojej! Ojej, je ja, aż wezmę komórkę i Wam pokażę to z bliska. Ta przetwornica próbuje w jakiś tam sposób zrobić tą sinusoidę. W bardzo bym powiedział, taki nieudolny sposób. Widzicie to, nie? Ta sinusoida no, jest taka, bym powiedział, lekko spikselowana, kwadratowa. No i właśnie tutaj jest ten problem, nie? Że w tym momencie jakieś droższe sprzęty elektroniczne. Zupełnie sobie z tym nie poradzam. Kupując jakieś tego typu sprzęty, musicie uważać właśnie, żeby nie było właśnie takiego przypału jak teraz, czyli właśnie takiej przykwadratowej sinusoidy. Okej. Okay. Wyciągnę tą wtyczkę i teraz tą wtyczkę wsadzę do naszego powerbanku, power stacji, o. I teraz nacisnę tutaj guziczek znowu. A żebyście to widzieli, tak na żywo. Tu wyciągniemy. Po co to tam ma być? O, teraz nam się tu przesunęło. Pamiętajcie, 220 V to nie są żarty. OK. I włączamy. Czy będzie przykwadratował, czy nie? Uruchamia się. Uuu, pięknie. Zobaczcie, jest identyko To samo, co mieliśmy e, na 220 V z gniazdka. Powiem więcej, nawet jest ładniejsza. Eee. No? Idealnie, idealnie jest to samo. Spróbujmy to zapisać. Wchodzimy do menu i patrzymy, jaka jest różnica pomiędzy tą sinusoidą. Zobaczcie, to jest ta nasza referencyjna, którą żeśmy sobie zrobili. E, tutaj są wcześniej jakieś moje zapisane, natomiast tu mamy tą. Referencyjną, zobaczcie tą naszą z gniazdka. Z gniazdka wygląda tak, a tu mamy naszą ostatni zapis. Proszę bardzo, naciśnijmy sobie to. Wygląda to tak. Wygląda to nawet lepiej, powiem szczerze. Słuchajcie, idealna. Sinusoidę tutaj jest idealna. Może faktycznie, jakby jeszcze ją obciążyć, to by może tam delikatnie mogła wejść w jakieś referencje, jakieś drgania. Natomiast to już jest idealne. Widzieliście? Jak wygląda ta sinusoida z tego e, taniego ustrojstwa Znaczy to nie było też takie tanie, nie? To też kosztowało jakąś stówę, nie? Można takie rzeczy kupić, jest tego bardzo dużo w internecie e, Szczerze? No nie polecam, nie polecam No chyba, że może jakiejś renomowanej firmy Może kiedyś sobie coś takiego sprawdzimy Natomiast na tą chwilę e, Jeżeli byście chcieli kupować e, Powerbank No to ten, ewentualnie ten mniejszy Można też, no i Zestaw solarny 120 W jeżeli macie ten mniejszy, bądź też 200 jeżeli macie e, ten powerbank, co ja, czyli ten 1000 bądź ten, ten największy jeszcze. Natomiast ten największy to już jak naprawdę jesteście wyjadacze i często e, siedzicie nocami w dżungli. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!